W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Witam serdecznie. Tak, witam wszystkich. Jesteśmy na treningu, pierwszym treningu Marcina Neumanna, co jego trener, nowy trener można tak nazwać nawet, sądzi o Marcinie. Jaki jest plan na te przygotowania? Jaki sobie zakładacie cykl treningowy, że tak powiem, do Burnejki? Nie chciałbym jakby zdradzać jakby takich szczegółów, bo jakiś tam mamy plan swój na tą walkę. Wiadomo, że ten plan będzie pod jakąś tam konkretną osobę, tak? Patrzymy, jak jest zbudowany, jakiego jest wzrostu, jakie ma możliwości. No i będziemy chcieli jakiś tam zrobić plan taktyczny na tą walkę, żeby ta walka zakończyła się zwycięstwem Marcina. Głównie będę chciał pracować nad pewnością siebie, takim spokojem, żeby nie wpadać w jakby takie akcje nieprzewidziane, tak? Żeby po prostu w każdej sytuacji, czy to jest stójka, czy parter, czy obalenia, żeby Marcin się czuł dobrze, pewnie, tak? Jesteś, że tak powiem, jednym z ojców sukcesu, jakim było zwycięstwo Mariusza Pudzianskiego nad Marcinem Neumannem. Łatwiej ci się będzie pracowało ze względu na to, że masz tą wiedzę o Marcinie, no powiedzmy z poprzedniej walki, kiedy to byłeś przeciwko Marcinowi Neumannowi. Czy jestem jednym z ojcem sukcesów? No, myślę tak, że jeżeli chodzi o sukces Pudzianowskiego, no to głównie do pierwszej walki to jest sukces Mariusza oczywiście, no i mój. Dlaczego? Dlatego, że wszystko to, co Mariusz wykonał w tej walce, to przerobiliśmy na treningach. Nawet dlatego wymyśliliśmy, że na przykład, że ma z całej siły kopnąć, dlatego, że to sprawdziłem nawet na sobie, bo on mi złamał nogę. Więc jakby plan był, Mariusz Pudzianowski miał trochę inny plan, bo chciał boksować, żeby zaskoczyć, że Marcin Neumann będzie się spodziewał obalenia czy kopnięcia, ale zaskoczymy boksem. Ja mówię, że to nie jest dobry plan, przyprowadziłem boksera, ten bokser wybił Mariuszowi z głowy taki plan, no i poszliśmy moim planem, jakby tym sprawdzonym na treningu, na sparingach, że właśnie Mariusz bardzo dynamicznie kopię, mam dużą siłę kopnięcia, tak samo w obaleniach jest jakby dynamiczny i tym szliśmy torem. No i to się sprawdziło bez problemu, tak samo jak walczył z Kawaguchim Pudzianowski, to też to, że właśnie obalał, to była jego domena, to bardzo dobrze. Teraz widzę w przygotowaniach do jego walki zupełną zmianę, że on ma boksować, ten boks jest i tak słaby, bo on ma krótkie ręce, na tą wagę tam są wyżsi, a parter się nie poprawił, obaleń wcale nie było. Tak jak z Kawaguchim lepiej walczył, bo przewrócił chyba 6 razy, a jak walczył teraz z Thompsonem, to ani razu chyba nie przewrócił. Więc moim zdaniem, no, z Mariuszem zrobiliśmy dobrą robotę, sprawdziliśmy to na Marcinie Neumannie. No i myślę teraz, że po wielu doświadczeniach, zresztą ja przygotowywałem wielu zawodników, mój team w tej chwili jest aktualnym mistrzem Polski amatorów drużynowym, więc jakby nasza drużyna jest najlepsza w Polsce. W pierwszych oficjalnych mistrzostwach, które się teraz odbyły pod Polskim Związkiem Jiu-Jitsu, więc ja jakby wychowałem już dużo dobrych zawodników. To nie jest tak, że Marcin będzie moim pierwszym uczniem i ja będę doświadczał na nim. Ja pomagałem się przygotowywać Pawłowi na stuli do pierwszej walki. Tak samo trenowałem Antka Chmielewskiego do 18 walk. Trenowałem Jurasa, ze mną wygrał, jak walczył z Pokrajcem, który teraz jest w UFC, a Juras rzucił, jakby skończył karierę. No ale to jest, jakby powiedzieć, mam duże doświadczenie, może jakby mówię o tym trochę, może ktoś to odebrać, że ja się chwalę czy coś, ale tak stwierdziłem, że jeżeli sam o sobie nie powiem czegoś, to nigdy konkurencja nie powie o mnie dobrego słowa, bo jestem jakby tam klubem, który im w jakiś sposób zagraża, więc chcą, żeby Marcin na przykład do nich przyszedł trenować, a nie do mnie, więc jakby...
na czym będziecie pracować tak konkretnie? No bo masz Marcina rozpracowanego, nie wiem jak jest z Burnejką, no bo jego tak trochę chyba będzie ciężko rozpracować, bo, no bo nie wiadomo nic zupełnie o nim. On jest takim człowiekiem zagadką jak Mariusz Pudzianowski przed swoją pierwszą walką, z tym, że Mariusz jednak no trochę tego sportu łyknął, a Burnejka raczej bazuje na siłowni i tyle. Ja powiem w ten sposób, po Burnejce możemy się spodziewać różnych rzeczy. Burnejka jest zawodnikiem nieznanym z jednej strony, ale wiemy, że trenuje z Robertem Drysdelem brazylijskie jiu-jitsu, więc na pewno myślę, że w tym obszarze, żeby bić się na ziemi, jakieś tam pojęcie będzie miał. Nie wiem, jak będzie z obaleniami. Myślę, że też jest niski i silny, że będzie też próbował obalać. Myślę, że bokserską może być mu ciężko, dlatego że jest niższy od Marcina, ma krótsze ręce. Zobaczymy. No, ja chcę Marcina tak przygotować, że tak. Jeżeli będzie trzeba, będzie boksował. Jak będzie trzeba, to przewróci, a jak będzie konieczność, to będzie walczył w parterze, że nie chcę, żeby w żadnej sytuacji czuł się niekomfortowo. Chcę tak trenować, żeby czy będzie w stójce, czy w parterze, czy będzie zmieniała się sytuacja, żeby on się czuł, a duszenie on mi zakłada, wiem jak z tego wyjść, a na przykład wiem, on mnie chce przewrócić, wiem jak to bronić, albo przynajmniej jak się zachować na ziemi, więc jakby chcemy się przygotować na wszystkie. MMA po prostu zrobić wszystkie aspekty walki, tak? A skąd w ogóle pomysł, żeby Marcin trenował u ciebie? On do ciebie zadzwonił, ty zadzwoniłeś do Marcina, no jak to się stało, że jesteście razem tutaj? Marcin trenował tutaj do walki z Mariuszem Pudzianowskim, na tej sali też, gdzie ja trenowałem, tak, z Robertem Kosteckim. I po prostu spotkaliśmy się kilka razy, raz Marcin przegrał, no ja po tej walce mówię, Marcin, chcesz jeszcze przegrywać? Marcin, nie, mam dobrych trenerów, tego. Ja mówię, no jak chcesz. No drugą walkę przegrał, ja mówię, Marcin, chcesz jeszcze przegrywać? Marcin mówi, może nie, może coś zmienimy, no nie. No i jest trzecia walka w MMA Marcina, no Marcin, no do trzech razy sztuka, tak? Marcin stwierdził, że może faktycznie trzeba postawić na nowego trenera i jakby na zmianę. Ja myślę, że jeżeli Marcin się przygotuje i będzie dla mnie tylko ma przychodzić i trenować, jeżeli będzie przychodził i trenował, to ja jestem w stanie dać to, że on da dobrą walkę, nie wiem czy wygra, ale że da dobrą walkę, że po prostu ludzie powiedzą, o Marcin się zmienił, Marcin pokazał charakter, że to, że tamto, że no, myślę, że Marcin ma duży potencjał, tylko nie do końca go wykorzystuje i jakby... A powiedz, z czego wynika twój konflikt z Mariuszem Pudzianowskim, bo no niespecjalnie się teraz lubicie, a wcześniej żeście byli dość blisko, no bo jednak go trenowałeś, mówisz, że ci złamał nogę po przyjacielsku, no to chyba takie rzeczy łączą, a nie dzielą. Znaczy, jaki konflikt? No nie żartujmy. To, że Marcin chce mnie do sądu podać, to jest konflikt, znaczy nie Marcin, tylko Mariusz. Nie, żartuję. Powiem w ten sposób, Ja bym nic o żadnym konflikcie nigdy nie słyszał, gdyby po prostu Pudzian potrafił się zachować normalnie i jeżeli zmienia trenera, wystarczyło zadzwonić, powiedzieć zmieniam trenera, coś tam, a on odchodzi i mówi, że słabo go ktoś tam przygotowywał. Słabo, no jak ktoś nie przychodzi na treningi, to on będzie dobrze trenował. Teraz ma najlepszego trenera z American Top Team i co, i gorzej walczył jak z wcześniej z Kawaguchi, więc no, dla mnie to Mariusz się, mając lepszego niby trenera niż ja, bo American Top Team, trener, super, hiper, a Mariusz z Thompsonem zawalczył bardzo słabo i pokazał, że on niczym nie poprawił. Z Kawaguchim obalił 6 razy. Czy obalił tutaj Thompsona? Nawet nie obalił. Leżał 7 minut na plecach jak żaba i on co, kontrolował walkę? No on nie kontrolował walki, bo po prostu trzymał się kurczowo tylko i nic nie robił. Także no... Właśnie mówisz o tym pojedynku, było bardzo wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o wynik tej walki, tam jakieś dziwne pomyłki sędziów punktowych, później to wyjaśnianie przez KSW. Według twojej oceny, jak to wyglądało? Wygrał Mariusz tę walkę, nie wygrał, powinien być remis, tak jak to teraz przedstawiają właściciele KSW, czy masz zupełnie odmienne zdanie? W tej chwili MMA jest legalne,
Działamy jako Komisja MMA, której jestem przewodniczącym, pod Polskim Związkiem Jiu-Jitsu, który jakby daje nam możliwość, że MMA jest legalne w pełni. Są klasy sportowe, już MMA jakby istnieje jako sport, są amatorskie zawody. W tej chwili tworzymy profesjonalny związek, już jest utworzony MMA, są sędziowie już wykwalifikowani. Wszystko zaczyna być tak jak w boksie zawodowym, że są, wszystko jest poukładane, tak? I na przykład, no nie może być taka sytuacja, że organizator ma swoich sędziów, na których wpływa. No to jest, po prostu to jest, dla mnie to jest, czy w boksie widać, że organizator bierze sobie swoich sędziów i mówi, ty masz robić to, ty masz robić tamto i sędziujcie jak chcecie, albo zmienimy wynik, albo nie. Jest związek, jest komisja sędziowska i to są jakby... To powinno działać. Niezależne jakieś struktury, a niezależne od organizatora. Jeżeli dobrze posędziujesz, to czy zapłacimy, a jeżeli słabo posędziujesz, to czy nie zapłacimy. Jakby no takie... Dla ciebie Mariusz wygrał, czy nie? Tak krótko, po prostu wygrał, przegrał, zremisował. No Mariusz sromotnie przegrał. No sromotny, no to było wstyd. Ja, jak ktoś, jeżeli leży 7 minut na ziemi, jeszcze żebym był w gardzie, żeby trzymał go w gardzie, w półgardzie, żeby go kontrolował. On leżał w bocznej pozycji, w dosiadzie tamten na nim siedział. Mariusz tylko tyle, że po prostu przetrwał to, a że się zerwał na 30 sekund. Kto ocenia walkę po 9 minut jest dla Thompsona, czy 7, a 2 minuty dla Mariusza, że się zerwał i pomachał trochę rękami na koniec? No to ja też bym toczył walkę, bym 8 minut bym się oszczędzał, by mnie bili i na minutę bym się zerwał i powiedział, że wygrałem. No to komedia. A powiedz, ile razy w tygodniu Marcin musi przychodzić teraz, bo czasu jeszcze do walki jest, żeby przygotować się solidnie do tego pojedynku? Czasu do walki to nie ma. To... Jest te przysłowiowe, no ile tu wychodzi? 8 tygodni? Ja powiem tak, to nieważne ile on powinien przychodzić, czy 3, czy 4, czy 5 razy, zależy jak będzie trenował, jak będzie się do tego przykładał i nie chcę mówić, bo jeden trenuje 3 razy w tygodniu i te 3 razy w tygodniu potrafi jakby sobie przyswoić tyle rzeczy i wygrać Mistrzostwo Świata, a inny trenuje 5-6 razy w tygodniu albo 12 i przegrywa notorycznie, więc jakby ja nie stawiałbym na ilość treningów, tylko na jakość i jakby powiedzieć na zachowanie to, co zrobimy na treningu, żeby się przeniosło na sparing. Jeżeli na sparingu ja widzę, że to, co robimy na treningach, przenosi się na sparing, to znaczy, że to ma sens, tak? A jeżeli my coś robimy, a później to się nie przenosi na sparing, to... Także... Dobra, dzięki wielkie i powodzenia. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.